To proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy i co tutaj się wydarzyło? Znajdujemy się przed blokiem na Placu Grzybowskim 2/2. Najmujemy mieszkanie tutaj od lutego 2019 roku razem z mężem. 25 kwietnia tego roku miała miejsce dzika eksmisja z udziałem osób, które nie były absolutnie właścicielami najmowanego przez nas lokalu. Czy nie było żadnego wyroku eksmisyjnego? Nie, nie było wyroku eksmisyjnego z uwagi na to, że jesteśmy uczciwymi ludźmi. Ponad 4 lata tu mieszkamy, systematycznie miesiąc w miesiąc płaciliśmy na konto osoby, która, jak się później okazała, nie jest właścicielem. Właścicielka zarówno i ta osoba, która pobierała od nas pełen czynsz, nie próbowały nawet nam wytłumaczyć, że zaistniała sytuacja, na mocy której sąd wydał werdykt w przedmiocie orzeczenia nowego właściciela najmowanego przez nas lokalu, pobierała w dalszym ciągu pieniądze do marca 2023 roku, czyli bieżącego, aktualnego. Miesiąc później właśnie była dzika eksmisja. Kolejno pod koniec czerwca tego roku odezwał się do nas eksmiter. Pan, który się tytułował, że pracuje w tej firmie, chciał z nami przeprowadzać jakieś negocjacje. Ja stwierdziłam, że niestety proszę o korespondencję. Ale co, i żeby było jasne, to cały czas trwała umowa najmu, tak? Która tak, nigdy nie wygasła. Tak. Nigdy nie została wypowiedziana. Nigdy nie została wypowiedziana umowa najmu z uwagi na to, że właściciel mieszkania się do nas nie odzywa, nie próbował się z nami skontaktować, nie mamy do niego numeru telefonu, nie mamy adresu, nie mamy numera konta bankowego. Przelewy robimy aktualnie do administracji. Administracja nam te przelewy zwraca za czynsz, ponieważ twierdzi, że właściciel się odezwał, nakazał zwracać te pieniądze, bo ich nie życzy sobie od Czyli nas. Czyli próbuje stworzyć taką sytuację, w której niby jesteście dłużnikami? Tak, a w rzeczy samej nie jesteśmy, bo jesteśmy uczciwymi ludźmi. Tak jak powiedziałam na samym początku, ponad 4 lata mieszkamy tutaj sukcesywnie, miesiąc w miesiąc przelewy były wykonywane na konto osoby, która od, można powiedzieć, przełomu 2021-2022 nie jest już właścicielem i nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek nim było. A jakich metod używał eksmiter? Eksmiter używał metod, jeśli to rzeczywiście byli panowie z eksmitera, niemniej jednak mówili otwarcie, że przyszli na polecenie, na zlecenie właściciela mieszkania. Używali metod tego typu, jak zaklejanie zamki, łomotanie do drzwi, szarpanie za klamki, straszenie nas. I ostatnia nasza sytuacja, czyli zaklejenie zamków, miała miejsce 18 lipca. Po wcześniejszej próbie włamania się. Natomiast na tyle szybko zareagowaliśmy, że udało nam się nagrać osobę, która była na miejscu. Poniekąd częściowo żeśmy ją odstraszyli. Zamki udało się na tyle uratować, żeśmy je udało nam się otworzyć drzwi, tak? Natomiast sprawca został ujęty, zgłosiliśmy to na policję po raz kolejny. No i teraz czekamy na działania policji z tej strony. Niemniej jednak policja próbuje zatuszować to wszystko. Zatuszować tę sprawę i twierdzi, że to nie są próby włamania, tylko to jest niszczenie mienia. No tak, ale w ogóle jaka była reakcja policji na te, w czasie tej nie interwencji? W ogóle interweniować, tak? Naszych zgłoszeń, jeśli chodzi o komendy, natomiast jeśli chodzi o dziką eksmisję, to w ogóle nie chcieli interweniować. Stwierdzili, że te panie, pomimo tego, że nie są właścicielami, zdawali sobie z tego sprawę, ponieważ tutaj na piętrze trzecim mieszka otwarte okna ma osoba, która działa w zarządzie naszego budynku i ona była na miejscu, rozmawiała z funkcjonariuszami policji, w związku z czym był pewien przepływ informacji, że na miejscu nie ma właściciela. Absolutnie nie interweniowała policja, nakazała nam razem zamieszkiwać z osobami, które... Czyli co? Policja stwierdziła, że jak ktoś mówi, że jest właścicielem, to znaczy, że jest właścicielem i to wszystko, tak? Nie sprawdzała żadnych dokumentów, żadnych umów najmu, nic nie... Osoby, które włamały się, nie przedstawiły żadnego dokumentu poświadczającego, że są właścicielami. Z monitoringu, który mamy zamontowany, widzieliśmy, że ta policja, będąc tam przed nami, informuje te osoby, że włamały się nieprawnie do naszego
naszego lokalu, który najmujemy. Mhm. Natomiast po naszym przyjeździe próbowano nam wmówić, że my mamy zamieszkać z tymi osobami, które tam są, bo oni nie mogą ich stamtąd wyciągnąć. Na co ja iść do sądu, proces cywilny wytoczyć o zwrócenie. No tak, i odmówili interwencji w trakcie trwającego przestępstwa. I jeszcze nas dokładnie zastraszali, tak, że jeśli będziemy powtórnie dzwonić po policję, to dostaniemy kolejne mandaty. Tak, i ja w czasie tej interwencji jeszcze przeczytałem im paragrafy z internetu, w zasadzie ściągnąłem, artykuł 193 mówiący o naruszeniu miru domowego, na co mi policjant powiedział, że to nie jest ich sprawa i takie sprawy powinny być rozwiązywane w sądzie, tak? Sprawa cywilna. No, a policja do czego jest w takim razie? No policja nam poinformowała, że tak, oni nie są od tego, tak? No to my się pytamy, no to w takim razie od czego jest policja? No niestety nie pomogła nam wtedy policja, kobiety zostały w środku, i zostaliśmy, znaczy żona akurat w tym czasie wracała z pracy, ja byłem w tym mieszkaniu, zostałem sam z tymi osobami i zostałem zastraszony po prostu przez te osoby, że jeżeli nie napiszę oświadczenia, no to one stamtąd nie wyjdą. Oświadczenie o wyprowadzce. Tak, no tak, no ale ona jest wymuszona, więc to i tak nie ma żadnej wartości. No tak, tak, ale gdyby nie to, że napisała to oświadczenie, te osoby by nie opuściły lokalu. No i musielibyśmy w takim, no, takiej gromadzie osób funkcjonować. Dodamy, że jeszcze zastraszali, bo mąż był akurat na miejscu, zastraszali, że będzie 10 jeszcze więcej osób w tym lokalu z nami współzamieszkiwać i że będzie policja przyjeżdżać przeciwko nam. I co, jakie są działania przez eksmitera zapowiedziane teraz? Teraz są działania zabezpieczenia lokalu, cokolwiek to znaczy. Przysłali informację SMS-em, że dnia 23 o 8 będzie zabezpieczenie lokalu dla właściciela, tak? Czyli chcą w jakiś sposób albo przyjść siłą wyprowadzić nas, albo okleić taśmą, nie mam pojęcia, co to znaczy. Nigdy nie mieliśmy takiego przypadku, no ale z racji tego, że boimy się o swoje zdrowie, więc no próbujemy sięgnąć pomocy wszędzie, gdzie jest to możliwe. No dobra, dziękuję.